Gotowi? Wszyscy gotowi? Poszło. No nadal nie wiemy, co potrafi w parterze, ale wiemy, że obronę obaleń opanował chyba niemal do perfekcji. Gratulujemy, Arku, tej pięknej wygranej z Iwanem Witasowiczem. Co teraz czujesz? Cieszę się przede wszystkim tak, że jestem sprawny, zdrowy, nie rozbijany. Mogę sobie szybko w miarę wrócić do treningów. Cieszę się, że naprawdę nasza mega taka ciężka praca, bo ta walka, szykowaliśmy się, że będzie bardzo ciężka. Będzie to ciężka przeprawa, treningi były bardzo ciężkie dla mnie. To jest nowy sport, także dla mnie są jeszcze cięższe niż dla chłopaków na macie. I wydaje mi się, że no, to zadowolenie właśnie, że to wszystko przeżyłem i że już jest po. Arku, ta walka była tak krótka, ale tak intensywna, że ledwo dostrzegliśmy tak naprawdę, a był już koniec. To też, co było kluczem do przełamania Iwana? Kupienie, zaznaczenie, pokazanie, kto jest u siebie. I myślę, że to są takie sprawy, myślę, takie około mentalne, o, coś bym tak to ujął. Tak mi się wydaje. No, zaznaczyłem od początku, złapałem środek klatki, pokazałem, że umiem mocno uderzyć, kopnąć i tak narzuciłem presję. Na pewno też nie starałem się przygotować do tej walki na zasadzie uciekanie po prostu przed osobą, która mnie gani i próbuję obalić. Chciałem ja pokazać, że się nie boję tych wymian i ewentualnych wjazdów w nogi. I myślę, że no, to był klucz. No, w jednym z wywiadów Tomasz Sarara powiedział, że jest otwarty na walkę na KSW Epic. Czy Arkadiusz Wrzosek ma w perspektywie jeszcze chociaż kiedyś powrót do kickboxingu? No i co powie na ten pomysł? Nie, no to taki logiczny pomysł i fajnie by to mogło wyglądać. I nawet już teraz wiemy, że bym był w stanie to zrobić. Ale no, to jednak nie da się tych sportów dwóch łączyć. Ja się o tym dowiedziałem przez ten mój rok trenowania MMA i ja musiałbym, wiesz, żeby taką walkę zrobić, musiałbym znowu porzucić treningi MMA, potem do niej wracać i to jest, ja chcę się skupić na MMA. No mogę trochę, przed chwilą w wywiadzie powiedziałem Tomkowi zaproponować walkę w BJJ na KSW Epic. Róbmy to panie Wojsławie. Tak, róbmy to panie Wojsławie. Będę mu w końcu pokazać, że się umiem po jakieś podanie nawet skręcić. Nie tylko na manczałk. Nie tylko. Typ na walkę Mameta Lidow, Tomasz Adamek. Ja już to mówiłem niejednokrotnie, 60 do 40 na Mameda daje, to jest mój taki typ. Jak miał obstawiać, to niedużą sumę na Mameda. Myślę, że no też wszystko chyba powiedziałem. Mamet na dłuższym dystansie, jak walka potrwa cały dystans, to może Tomek go po prostu wypykać, ale Mamet myślę, że będzie, no mimo że obydwaj też nie są najmłodsi, to jednak Mamet jest sprawniejszy, młodszy i będzie w stanie tą walkę sobie spokojnie, nawet skończyć przed czasem, no bo też Mamet umie uderzyć. Czy dojdzie do tej walki z Arturem Szpilką? No mam nadzieję, no bo dwa razy już nam ta walka się wysypała i tyle, no czekam, ja mówię, nie będę tutaj cisnął jakoś tak, że tak cisnął w sensie, w takim sensie, że męczył o tą walkę KSW, jak będą chcieli, to ją zrobią, jak będzie Artur zdrowy, czy za pół roku, czy za trzy lata, życzę Arturowi, żeby za trzy lata ta walka nadal miała sens i żebyśmy obydwaj, sobie też zresztą życzę, obydwaj byli na takim poziomie i żebyśmy mogli tą walkę jeszcze stoczyć, że jak on będzie sprawny, zdrowy, i będzie miał chęci. Co według ciebie Iwan Witasowicz zrobił w tej walce źle? Iwan tutaj słucha, ale nie za polskiego. Co Iwan zrobił źle? No na pewno, ciężko powiedzieć, no oddał mi trochę za bardzo presję. Ja spodziewałem się, że on będzie narzucał presję, a to ja narzuciłem presję. Myślę, że to jest to, czego on nie powinien robić was ze mną. I tyle. No myślę, że to jest to, czego się spodziewaliśmy, no, że on będzie narzucał presję, ja będę musiał chodzić prawo, lewo, lewy, prosty, prawo, lewo, a tutaj od pierwszej akcji to ja go spychałem i tak jakoś w sumie nawet pod moimi ciosami nie próbował spróbować. I wspólne świętowanie z Markiem Samociukiem dzisiaj. Tak, z Markiem przeszliśmy niejedno już w życiu i będziemy razem na pewno dzisiaj też wspólnie świętować. Marek, bardzo ciężko się razem przygotowaliśmy. Marek wykonał kawał dobrej roboty w moich przygotowaniach i ja też jemu pomogłem, bo widziałem po jego dzisiejszej walce, bo prowadził ją tak, jak ja mówię, żeby to robił. Niestety trener Fabiński bardzo szybko dzisiaj przegrywa z Lajdem Zeruni. Powiedz, czy w ogóle widziałeś tę walkę i co tam nie zagrało? Nie widziałem, no bo ja byłem już jeszcze na sali rozgrywkowej, jak Bartek przegrał przez knockout. Pani krzyknęła ze słuchawką, że walka się zaczyna. Myślałem, że jeszcze mamy trochę czasu. Nagle po minucie krzyknęła, że się skończyła. I byłem no w ogóle taki nawet ucieszony, bo byłem przekonany, że Bartek ją wygrał. A po chwili usłyszałem, że nie wygrał i trochę mi mina zrzedła. No nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się, Bartek był naprawdę super przygotowany. No tyle, no od wyciągania wniosków to jest trener. I zresztą Bartek jest trenerem.
to nie wiem. Przyzwyczajać się do walki przed własną publicznością, czy jednak taka trema jeszcze na to jest? Nie, to jest, nawet mówiłem też to dzisiaj chłopakom, że kurde, nie lubię mieć tych walk wieczorów na torwarze, tak no i skromnie powiem, no mam, nie wiem, to jest moja chyba z dziewiąta walka na torwarze, a z tego piąta wieczoru i takie już to jest... Wrażenie na mnie na pewno nie robi, może jakaś dodatkowa presja, ale przede wszystkim chodzi o to, że te walki są bardzo późno i ciężko trzymać skupienie, jak jestem na hali od 18. Kibiców masz najlepszy na świecie, to może teraz takie piłkarskie pytanie. Legia poradzi sobie z Melde w lidze konferencji? Tak, to jestem spokojny i na pewno się pewnie do Norwegii wybiorę. A kiedy wrócisz do klatki teraz? No bo wiadomo, nie jesteś rozbity, ta walka poszła szybko, jest początek roku, może więcej walki niż w poprzednim roku. Jak się na to zapatrujesz? Wiesz co, no mówię, są jakieś scenariusze nakreślone mniej więcej, też na pewno ta walka miała dużo powiedzieć, ale nakreślone były scenariusze. Jest taki, że walczy 3 razy w tym roku, czyli jeszcze 2, i jest taki, że zawalczy jeszcze raz i tyle. No jestem zdrowy, mogę wrócić zaraz do treningów, na pewno jakieś małe wakacje sobie zrobię, już tam coś planuję i tyle. Arek, to jeszcze takie stricte mentalne pytanie zadam. Czy dzisiaj, kiedy wchodziłeś do klatki, to miałeś takie głębokie przeczucie, tak, jestem zawodnikiem MMA? Ja wychodziłem na pewno. No to była moja taka nie ostatnia rzecz, która mnie zastanawiała, jak to, bo wiedziałem, jak sobie radzę na sparingach, to naprawdę z bardzo różnymi zawodnikami i byłem pewny tego, że umiem, a byłem ciekaw, jak ludzie będą patrzeć, czym będzie to wychodziło, bo pamiętam swoje pierwsze starty w kickboxingu, no to mi się potykałem się o własne nogi, bo wiesz, na sparingach w klubie fajnie, a potem 3-4 kolegów przyszło na zawody amatorskie oglądać i ja już, wiesz, zestresowany, ale no nie, myślę, że doświadczenie z kickboxingu idealnie przeniosłem w głowie do tej klatki, bo już ta walka nie robi na mnie takiego wrażenia. To ile poddanie Reinera Deridera wybroniłeś na 5-minutowym sparingu? I wybroniłem, nie wiem, no na przykład pamiętam jedną rundę, robiliśmy to 5 razy w MMA, gdzie zaczynaliśmy po każdym poddaniu od stójki z powrotem, to podamy 4 razy w 5 minut, więc no z trenerem nie ma żartów ogólnie. Jeśli chodzi o Michała Bawdziewicza, jest twoim kolegą, walczy teraz w Glory, nie myśli Michał, żeby przejść tak samo jak ty do MMA, bo to on jest bardziej taki sport po prostu oglądany przez publikę, no i można więcej zarobić w tym sporcie. Myśli Michał i był dzisiaj, zresztą widziałem go, jak pobiegłem do chłopaków i tak, Michał myśli, przychodzi do nas na treningi, na razie stójkowe, parę razy był, to mu coś w plecach strzeliło, jak robiliśmy zapasy. No miał jeszcze teraz walkę w Glory, myśli, chce i zresztą Michał Bawdziewicz już zadebiutował w MMA z 10 lat temu i to na dużej gali, bo na M1 w Rosji, znana organizacja i przegrał naprawdę z niezłym zawodnikiem, z już takim typowym MMA, zapaśniczo tam parterowym, bo dopiero chyba nie chcę skłamać, albo w trzeciej rundzie, albo w ogóle decyzją. Także Michał, on trenował MMA kiedyś z trenerem Rojoczym w Nastuli jeszcze, to było tak, że Michał, długo by mu nie zajęło się przedstawić i ja mu na pewno go będę namawiał. Arek, ta walka z Tomkiem Sararą ewentualna, no to no gi, czy jednak w gi byś preferował? W gi. Kiedyś trener mnie namawiał na niebieski pas, a dzisiaj akurat miałem możliwość wygrać przez poddanie, ale zabrakło odwagi trochę. Jesteśmy przy temacie Tomka Sarary, oglądaj może jego ostatni pojedynek na Strikingu. I co byś powiedział o tej decyzji, która wynikła, że tam z tym liczeniem były jakieś delikatne kontrowersje? Oglądałem na żywo tylko i wyłącznie dogrywkę, bo zdążyłem ją obejrzeć, a całej walki chyba jeszcze nie widziałem. Wiem, że Tomek ją wygrywał, prowadził. Wiem, że no, popełnił po prostu błąd, głupotę trochę i taki błąd. No nie głupotę, no bo każdy sobie lubi czasem dać coś kibicom przyświrować. I Tomek akurat miał pecha, że go złapał. Bardzo mocno go trafił przeciwnik i myślę, że nie jeden sędzia by tą walkę już po prostu przerwał, Tomek ledwo wstał. Jeśli chodzi o liczenie, no to no, tutaj jakieś tam wytłumaczenia czy sędziego, czy organizacji, nie wiem, to, że od niego w neutralnym narożniku, no to jest prawda, no musi zawodnik być, bo ja byłem w takiej samej sytuacji nieraz w walce, że mnie sędzia zaganiał i przerwał liczenie, jak uciekałem z neutralnego narożnika do swojego się cieszyć. Także tak, no myślę, że... I trochę jedni mają rację i drudzy, no na pewno nie jest tak, że wiesz, że przegrywał walkę, był gorszy i tam jakiś straszny wałek. No myślę, że taka był techniczny błąd sędziego ewentualnie i tyle. No to co, my wrócimy do domów, powabimy się troszeczkę w matchmakerów, a ty trenuj dalej, abyś był jeszcze lepszym zawodnikiem MMA, ale przede wszystkim ciesz się tym zwycięstwem, bo to jest twój wieczór, twoja chwila, twoje miasto. Dziękuję. Gratulujemy. Dziękuję.